Wojna, kryzys energetyczny, szalejąca inflacja i niepewna przyszłość pogarszają zdrowie psychiczne Polaków już nadwyrężone pandemią. To znajduje odzwierciedlenie w liczbie prób samobójczych. Od początku tego roku do 20 lipca w województwie śląskim odnotowano ich ponad 1200. Dane zbiera policja, ale wiadomo, że nie dociera do każdego takiego przypadku. Ciągle szukane są sposoby, aby móc pomóc osobom, które podjęły takie działanie. Udało się w Bytomiu. Strażniczka miejska uratowała nastoletniego chłopca, Fatima Orlińska. Tę sytuację pani Dorota, wieloletnia strażniczka miejska z Bytomia, zapamięta na długo. Była po służbie i wracała do domu, kiedy z okolic wiaduktu kolejowego usłyszała wołanie o pomoc. Być może była w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Niewątpliwie jednak udowodniła, że straż miejska to nie tylko karanie mandatami. Uratowała nastolatka, który chciał skoczyć z wiaduktu. Z młodym chłopakiem był wówczas jego kolega, który nie potrafił przekonać go do zmiany decyzji. Chyba myślę, że byłam jedyną osobą, która podała mu rękę. Jak to się mówi, żeby miał szansę jeszcze na swoje życie. Chciał skoczyć, no ale myśmy siłą rzeczy ściągnęliśmy go, żeby w dół, żeby usiadł. Przede wszystkim trzeba było go utrzymać tak, żeby usiadł, bo on chciał cały czas wstawać, był tak nerwowy, że chciał cały czas wstawać, więc utrzymywaliśmy go w tym systemie, żeby rozmawiać z nim o wszystkim, ale nie o tym, co chce zrobić. Więc rozmawialiśmy o wszystkim, o szkole, o czymkolwiek, żeby on po prostu myślał o czym innym w tym momencie. Nie? Niestety myśli samobójcze ma coraz więcej młodych ludzi. Według danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w minionym roku w województwie śląskim próbę samobójczą podjęło ponad 1900 osób. 500 osób nie żyje. Z problemami natury psychicznej nie radzi sobie coraz większa liczba osób, co pokazują tegoroczne statystyki. Tylko do lipca prób samobójczych na Śląsku odnotowano ponad 1200. Znaczy, ja się mówię o takiej już zupełnej rezygnacji, tak? O takim poddaniu się, o takiej niechęci do walki, jak to mówią, tak? Bo bardzo często depresja, szczególnie w takim zaostrzonej formie, przypomina taką walkę każdego dnia, tak? Żeby wstać, żeby się podnieść, żeby w ogóle funkcjonować. No i w momencie, kiedy już zupełnie nie ma sił do tego, żeby się tego kolejnego dnia podnieść, że wszystko wydaje się zupełnie już beznadziejne, no to często wtedy niestety osoby decydują się na ten ostateczny krok. Warto pamiętać, że jeżeli ktoś przeżywa trudności i myśli o odebraniu sobie życia lub chce pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, może skorzystać z bezpłatnych numerów. Centrum Wsparcia Osób w Kryzysie Psychicznym to 870 22 22.